Powiedział, bardzo esencjonalny jest w ogóle Pi. Zawsze te jego wszystkie wypowiedzi dążą do esencji, właśnie ma tą głębię, która przeszywa i trafia precyzyjnie poprzez wszystkie nasze powłoki prosto do tego naszego rdzenia, co jest cudowne i wspaniałe. Że jest taki z jednej strony filozoficzny, a z drugiej strony praktyczny w tym wszystkim, że to nie jest filozofia bujania w obłokach, tylko filozofia, która faktycznie jest poparta działaniami, praktyką, którą on ucieleśnia po prostu. Piti jest nowym słońcem zwiastującym nowy wiek.